Szczęść Boże, w 16. niedzielę zwykłą w ciągu roku. Kim my jesteśmy? Zaczynam od takiego pytania, bo każdy z nas da inną odpowiedź. Naszej dyskusji nie byłoby końca. Tylko to, kim my jesteśmy, jest prawdziwym obrazem, czy raczej wydumaną formą naszych oczekiwań. Do wielu rzeczy potrzebny jest czas, zgodnie z dzisiejszą Ewangelią. Do oddzielenia chwastu od pszenicy, do wzrostu ziarnka gorczycy, by stało się drzewem, do wyrobienia ciasta. Nic nie dzieje się natychmiast. I my również z czasem zmieniamy decyzje, plany i wizje swojego życia, bo coś nowego nas poruszyło i natchnęło do działania. Jako dzieci chcieliśmy być aktorami, policjantami, lekarzami, modelkami, nauczycielami. Z czasem te dziecięce pragnienia weryfikowały się, a ambicje jakby przygasły. Często z naszych planów nic się nie realizowało, bo życie pisało inne scenariusze. Przestaliśmy marzyć, a czas stał się na wagę złota, więc trzeba było działać. Pytanie o to, kim my jesteśmy, jest jednak ponadczasowe, bo niezależnie od spełnionej funkcji i wykonywanego zawodu, nasze życie ma przynosić owoce. Jest w nas potencjał, ale to nie wystarczy. Czas jest kluczowym składnikiem całego naszego życia. Zobaczmy, że Bóg się nie śpieszy. Jego cierpliwość jest wielką tajemnicą, na którą my się denerwujemy i pytamy, gdzie On jest? Dlaczego nie zadziałał? Dlaczego nie uzdrowił, nie uchronił i nie umocnił? Jesteśmy jakby w gorącej wodzie kompanii. Bierzemy życie w swoje ręce i decydujemy o wszystkim. Pośpiech nie ułatwia tego życia. Tak jak z tym chwastem, kiedy za szybko zaczniemy wyrywać, możemy pomylić zielsko z pszenicą. I zamiast zbiorów poniesiemy straty. Dzisiejsza Ewangelia wiele nam odsłania z tajemnicy zła. Przede wszystkim zauważmy, że zło jest czymś, co na tym Bożym świecie w ogóle nie powinno się było pojawić. Pan Jezus mówi o tym za pomocą obrazu, że Bóg jest gospodarzem całego świata i tylko On potrafi to swoje gospodarstwo obsiać takim ziarnem, żeby przynosiło ono plon dobra, miłości i życia wiecznego. Co się jednak stało, że jest ten kąkol? Nieprzyjaciel przyszedł pod osłoną nocy. Nie tylko chodzi o ciemność, ale przede wszystkim o wejście zła w nasze życie ukradkiem i niepostrzeżenie. Zaczyna się od małych rzeczy. Nie liczymy się z czyjąś krzywdą, do przykazań wprowadzamy małe korekty, odchodzimy od jakichś ważnych zasad, bo tak nam wygodniej. Sumienie w jakiś sposób reaguje, ale je uciszamy. Zawsze się znajdzie jakieś wytłumaczenie. Na przykład nie byłem na mszy świętej w niedzielę, bo musiałem odpocząć. Ale na bieganie czy rower o 7 rano nie było problemu, żeby tak się wybrać. Tak właśnie wygląda noc w naszym życiu. Pozwalamy w małych rzeczach panuszyć się zło, które z czasem nas dominuje. Bóg daje czas każdemu z nas. Świat w zamyśle Boga był dobry. Ale skoro jest na nim zło, którego Bóg nie stworzył, to jest też grzech, który mnie niszczy. Tak więc wniosek jest jeden, że my, grzeszni, potrzebujemy zbawienia. Bóg nie chce nikogo karać ani skazywać na cierpienie. Choć pamiętamy, że karą za grzech jest śmierć. Na szczęście dla nas Jezus już wszystko załatwił za nas. Zbawił nas bez naszego udziału, ale z myślą o nas, byśmy mogli wzrastać. Bóg daje nam czas na to zmaganie i uważne patrzenie, co się na nas czai. Odwołując się do tej pierwszej przypowieści o pszenicy i chwaście, możemy jasno powiedzieć Bogu, nie chcę być chwastem, którego przeznaczeniem będzie ogień. Chcę być pszenicą, która cieszy i syci. Nie jest prawdą, że nasze małe istnienie nic nie znaczy, że ja nic nie znaczę. Może i w świecie jestem odrobiną, jak ten zaczyn włożony w mąkę. Niby nic, ale ma wpływ na przyszłe ciasto. My również mamy wpływ na nasze otoczenie. Jak żyjemy, tak działamy na innych. Im więcej w nas dobra, tym więcej dobra się dzieje. Im więcej radości, tym więcej radości doświadczamy. Im szerzej kochamy, tym więcej miłości do nas dociera od innych. Bóg nie chce, byśmy tkwili w jakiejś depresji i kompleksach, że inni mają więcej możliwości. Każdy z nas ma ich bardzo wiele. Ważne jest tylko, czy uwierzymy, że Bóg, mając nas, przez nas może działać. Dlatego pytanie na początku o to, kim jestem, ma prowadzić nas do jednej odpowiedzi. Nie jestem nikim szczególnym, ale jestem częścią ważnej historii i częścią Królestwa Bożego, którego każdego dnia koło mnie się tworzy. Z Panem Bogiem.